Od środy trwały poszukiwania Barbary Olszewskiej, która dzień wcześniej, około godziny 18, wyszła z domu w swetrze, spódnicy i kapciach. W poszukiwaniach brali udział funkcjonariusze policji, straży pożarnej oraz straży miejskiej. Sprawdzano wszelkie miejsca, gdzie mogła udać się zaginiona, a także duży obszar łąk oraz lasów w okolicy, gdzie mieszkała. W dniu dzisiejszym sprawdziła się niestety jedna z najgorszych zakładanych opcji. Około godziny 13 przy elektrowni na Nysie Łużyckiej zauważono ciało, które zatrzymało się na kratach elektrowni. Na miejsce przybyli funkcjonariusze policji, dwa zastępy jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej oraz karetka pogotowia. Po wydobyciu ciała z wody okazało się, iż jest to zaginiona Barbara Olszewska. Jak przekazała rzeczniczka Komendy Policji w Krośnie-Odrzańskim, aspirant sztabowy Justyna Kulka, przyczynę zgonu poznamy dopiero po sekcji zwłok.